Plantatorzy jako jedni z pierwszych w rolnictwie zdali sobie sprawę, że muszą współpracować. Oni się jednoczą, oni razem pokazują swoją siłę i wtedy są konkurencyjni na świecie. Co dzisiaj jeszcze im potrzeba? Tego przetwórstwa. Mam nadzieję, że i w tej dziedzinie zdobędą doświadczenie i będą produkty z naszej ziemi. Nie tylko owoce surowe, owoce mrożone, ale przetworzone. Tym możemy zawojować cały świat. Dlatego, że nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, które by stanęło do konkurencji. Tu są wspaniałe ziemie. Tu jest trzecia, druga klasa bonitacyjna. To są gleby lessowe, które stwarzają odpowiednie warunki. Tu jest mikroklimat. Tu jest Wyżyna Lubelska, wzniesienia urzędowskie. Kto wyjdzie w pole, jest zachwycony. Szanowni Państwo, czas na polskie owoce, super owoce, zdrowe, te, które są najlepsze na świecie. Wszystkiego dobrego.